Dzień dobry, Sławomir Kalwinek, podcast Filmowa Migawka, Wytwórnia Filmów Oświatowych, tym razem z Kazimierza Dolnego, z festiwalu Dwa Brzegi. Witam Państwa serdecznie. To jest podcast WFO. A z nami jest dyrektor artystyczna tego festiwalu, pani Grażyna Torbicka. Dzień dobry. Festiwal filmu i sztuki. I Wytwórnia Filmów Oświatowych na tym festiwalu. Bardzo chciałbym podziękować przede wszystkim za to, że pani nas ugościła tutaj. Rok temu byliśmy z filmem Polarniczki Kuby Witka, wyprodukowanym przez Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi. Tak, pamiętam doskonale tę projekcję i gościnie, które były, bohaterki filmu, były także u nas. A tym razem zupełnie inny program. Dlaczego my tutaj jesteśmy? Niech pani wytłumaczy. No, dlatego, że Wytwórnia Filmów Oświatowych to jest marka, która jeśli tylko może i ma ochotę zjawić się na festiwalu filmowym, no to jest bardzo życzliwie witana. My też korzystamy przecież z Państwa zbiorów, może nawet rozwiniemy tę współpracę po naszych kolejnych tutaj spotkaniach. Wytwórnia Filmów Oświatowych, w dodatku święcąc swój jubileusz 75-lecia, pokazuje i uaktywniliście Państwo w związku z tym pokazanie, zaprezentowanie swoich bardzo bogatych zbiorów. I jak Pan pamięta, jak rozmawialiśmy o tym, co możemy w tym roku tutaj zrobić, to okazało się, że bardzo dużo retrospektyw reżyserskich, polskich artystów, polskich reżyserów i reżyserek kina już tutaj miało swoje retrospektywy. No i wtedy, jak robiliśmy na przykład Piotra Szulkina, Wojciecha Jerzego Hasa, to korzystaliśmy także właśnie z zasobów Wytwórni Filmów Oświatowych. Także no, to jest dla nas, jesteście bardzo miłymi gośćmi i liczę na dalszą współpracę. Przed momentem byłem na pokazie filmu o Kazimierzu, o renesansowym Kazimierzu w reżyserii Tadeusza Jaworskiego. Film z 1954 roku, który spotkał się z owacją, można powiedzieć, bo ludzie rozpoznają miejsca. No tak, bo ten Kazimierz się nie zmienia przecież. To jest jego wielka zaleta i na tym polega też magia tego miejsca, że one takie są, jak były. Niektóre są odrestaurowane, niektóre czekają na to odrestaurowanie, ale Kazimierz ma tę moc właśnie, że ślady czasu, historii są tu pięknie zachowane. Będziemy oglądali niebawem filmy, taką retrospektywę filmów, Wytwórni Filmów Oświatowych. I jedna z osób, która oglądała już te filmy tutaj reprezentująca festiwal, była zachwycona, bo wiele osób sobie po prostu nie zdaje sprawy z tego, jak ważne są filmy wyprodukowane w Wytwórni Filmów Oświatowych. Mówię tutaj konkretnie o Elementarzu Wojciecha Wiszniewskiego, a ja mogę powiedzieć, że wytwórnia przeżywa taki swój renesans malutki, podobnie jak renesansowy jest Kazimierz. I jest powtórnie odkrywana. Jak pani myśli, co można by było tutaj odkryć dla widzów festiwalu? Coś, co jest w naszych archiwach. Ja myślę, że to, co my kiedyś już, bo Elementarz był u nas też pokazywany w jednej z pierwszych edycji, bo wtedy zrobiłam coś takiego, tęskniąc za czasami, kiedy krótkie metraże w kinach poprzedzały premiery filmowe. Zrobiłam coś takiego, że przed wieloma filmami pełnometrażowymi pokazywaliśmy te małe formy, właśnie te krótkie metraże, które są we waszych archiwach. I to na pewno, to jest pierwsza rzecz, która od razu przychodzi mi do głowy i którą proponuję, że coś takiego możemy zrobić w przyszłym roku, żeby te małe perełki znalazły się przed pokazami filmów nowych, czyli tych, które budzą też bardzo duże zainteresowanie, mamy dużą publiczność i oni wtedy widzą, że coś takiego było, że to jest w archiwach WFO. To jest jedna rzecz, ale druga, myślę, że możemy poszperać w waszych archiwach i zrobić retrospektywę jakiegoś artysty albo artystki, którego odkryjemy tu na nowo, bo o wielu zapomnieliśmy, a oni są godni tego, żeby ich filmy powróciły i one bardzo często, te filmy bardzo często rezonują ze współczesnym widzem tak, jak było to wtedy, kiedy były realizowane.
Zgadza się. Ja zauważyłem, że Wytwórnia Filmów Oświatowych też na nowo się narodziła dzięki temu, że wykorzystywane są nasze archiwalia do tak zwanych filmów fan footage. Czy widzi Pani miejsce tutaj na festiwalu właśnie dla takich produkcji? Absolutnie tak, oczywiście. Jak najbardziej. Jeśli tylko taki film powstanie, to będzie dobry. To jak najbardziej. Ja już tutaj mogę zarekomendować co najmniej trzy, a mianowicie Solaris Mon Amour, Kuby Mi Kurdy, Zuzy Banasińskiej, Grund Mother und Sisterka, czyli nagrodzony w Berlinie film, i najnowsza produkcja, czyli Franka Berbeki, Niewyraźny klekot ptaków, o film biograficzny, fan footage'owy o Włodzimierzu Puchalskim. Ale zostawmy w UFO. Bardzo to dobrze brzmi. Bardzo. Tak, to jest świetny film. To już się zapisujemy na te pokazy na przyszły rok. Festiwal istnieje już 18 lat. Jak pani jest z tym festiwalem? Jak pani to ocenia przez tych ileś lat? No bo już można powiedzieć, że zdobył pełnoletność pani festiwal. Tak, w 2007 roku pierwsza edycja. Wydaje mi się, że udało nam się uchwycić coś, co jest ważne dla tego widza, którego tu możemy przyciągnąć. Bo co to jest za widz? To jest widz, który przyjeżdża tu na wakacje, który niekoniecznie jest związany z sztuką filmową, choć ze światem kultury tak, bo wiem, że mamy tutaj osoby, które w innych miejscowościach prowadzą na przykład domy kultury, czy ośrodki kultury, czy jakieś małe takie kina. I oni też tutaj przyjeżdżają, żeby zobaczyć, co warto ściągnąć do nich, do tych małych miejscowości. Ale to jest przede wszystkim widz, który spędza tutaj wakacje, a potrzebuje naładować ten akumulator dobrymi spotkaniami z kulturą, ze sztuką, dobrymi filmami. I takie było pierwsze założenie też festiwalu, stąd też te symboliczne dwa brzegi, żeby dystans pomiędzy artystą, twórcą, który prezentuje tutaj swój film, czy jest jego wernisaż, czy jest koncert, dystans pomiędzy artystą a odbiorcą był jak najmniejszy, żeby widzowie zaraz po obejrzeniu filmu mogli spotkać się z jego twórcą czy twórczynią i porozmawiać, wymienić swoje refleksje, wymienić swoje emocje, podzielić się swoimi wrażeniami. Więc ten festiwal takie miał założenie na początku, ono się sprawdziło i muszę powiedzieć teraz, kiedy już rozmawiamy w przedostatnim dniu tej 18. edycji, sprawdza się coraz bardziej, bo mamy w tym roku rekord frekwencyjny. Jak pan wie, wszyscy, którzy przeżyliśmy pandemię, wiemy, że było takie załamanie. Był też i jest nadal taki troszeczkę odwrót widzów od kina. A tu jest coś takiego, że no my mamy naprawdę ten duży namiot, który budujemy na 800 miejsc, na małe kino tu w budynku szkoły na 180 miejsc, dwa kina plenerowe. My mamy sale pełne albo prawie pełne. Także to jest festiwal dla ludzi, którzy po prostu wiedzą, że sztuka, kultura, także dobre kino może naprawdę znacznie wzbogacić ich życie. A jeżeli już jesteśmy przy końcu tego festiwalu, to proszę, niech pani mi powie, na co warto zwrócić uwagę w przyszłym roku, biorąc pod uwagę repertuar pokazany na pani festiwalu. No, na pewno retrospektywę, którą zrobimy z Wytwórnią Filmów Oświatowych. Oczywiście. Ale na co warto zwrócić uwagę? Właśnie na te filmy, po których mamy spotkania, bo one najbardziej zapadają w pamięci. To nie jest kino łatwe. To są zwykle filmy z sekcji Świat pod namiotem, czyli te najnowsze produkcje z danego roku i roku poprzedniego. Na to na pewno. No i na retrospektywy, bo retrospektywy są dla naszych widzów też takimi odkryciami. Na przykład znali Dorotę Kędzierzawską. Wiedzieli, że Dorota Kędzierzawska jest, robi filmy. Powiedzmy, że znali jej film Pora umierać. Ale wiele osób tu po raz pierwszy zobaczyło Wrony. Albo retrospektywa aktorska Jadwigi Jankowskiej-Cieślak. Wiele osób tu po raz pierwszy zobaczyło film Rysa Michała Rosy z Jankowską-Cieślak i z Krzysztofem Stroińskim. Więc warto zwrócić uwagę na retrospektywy i warto zwrócić uwagę na tę sekcję Świat pod namiotem. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie na festiwal. Dziękuję, że jesteśmy razem i że mamy wspólne plany. Także dziękuję państwu za to krótkie spotkanie na festiwalu Dwa Brzegi. Rozmawialiśmy z panią Grażyną Torbicką, dyrektorką artystyczną festiwalu, jak zwykle przepiękną. I zapraszam na następne odcinki i na następne festiwale. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo.
To był podcast Filmowa Migawka.